Mam nadzieję, że już obejrzeliście cały Dark, a jeżeli nie, jesteście w połowie albo nawet nie zaczęliście, ale oczywiście zamierzacie, to w tym momencie wyłączcie ten materiał, ponieważ jest najeżony spoilerami, jego kwintesencją są spoilery. Bo to nie jest już recenzja, a analiza serialu. No, a teraz przechodzimy do rzeczy. my nie śpimy po nocach, mamy oczy podkrążone, mózgi zmęczone od czytania, przeglądania, zastanawiania się, rozkminiania wszelkich meandrów tego labiryntowego serialu i dlatego uznaliśmy, że to nie będzie jedyny analityczny odcinek o Dark. Koniec końców będą trzy. Ale nie wykluczamy, że w tej kwestii będziemy jak George Martin, czyli w trakcie pisania kolejnych scenariuszy stwierdzimy, że jednak pięć, nie zaraz siedem, a w zasadzie to się skończy na ośmiu. No, pierwotny plan zakładał, że będziemy mieli jeden odcinek analityczny, ale okazało się, że tak się nie da i oczywiście moglibyśmy zrobić gigantycznie długi materiał, ale uznaliśmy, że również łatwiej dla Was będzie, jeżeli podzielimy go na kilka części, ponieważ one będą ze sobą zbieżne tematycznie i tak. W tym, że pierwszym odcinku będziemy mówić głównie o czasie, paradoksach czasu, teoriach czasu, więc ta jedna z głównych zagadek w samym Dark, wokół czego jest zorganizowana cała fabuła, czyli czas sam w sobie zostanie wyjaśniony i przenicowany w tym odcinku analitycznym. Drugi odcinek będzie dotyczył w całości teorii związanych z postacią Noa, czyli naszą najbardziej tajemniczą postacią serialu Dark, a w trzecim odcinku zajmiemy się wszelkimi pozostałymi teoriami, które również naszym zdaniem są ważne dla zrozumienia pierwszego sezonu, ale również mogą być ważne dla drugiego sezonu i do tego jak cała akcja wkrótce się potoczy. Żeby nie było nieporozumień. Wszystko co tutaj tworzyliśmy, zostało przez nas tworzone, w sensie nie posiłkowaliśmy się żadnymi redditami i teoriami innych ludzi. Do wszystkiego doszliśmy sami, także wszystko, co powstanie w tych odcinkach, jest nasze. Nasze. Ale posiłkowaliśmy się literaturą wszelaką, dotyczącą czasu. Od teorii względności po traktaty o alchemii. Teorię kultury wszelką, także to wszystko znajdziecie tutaj, aczkolwiek sami to wszystko poskładaliśmy do kupy. A zaczniemy. Od chronologii serialu Dark. A jak wie każdy, kto oglądał serial Dark, nie jest to prosta sprawa, jakkolwiek chronologicznie ten serial ułożyć, więc ci, którzy się pogubili, będą mieli teraz krótkie wprowadzenie. No to my się z Wami wizualnie żegnamy i zapraszamy do świata Dark. No dobra, to pora na mały tur po Winden. Staraliśmy się wszystko upiąć w porządku chronologicznym, ale jak się przekonacie w trakcie wywodu, ta chronologia tak naprawdę wygląda na zasadzie odwiecznego pytania: co jest pierwsze, kura czy jajko? Za przewodnika po czasie wybraliśmy Ulrisa Nielsena jako osobę, która wydaje się stykać z największą ilością ludzi mieszkających w Winden oraz który jako jedna z niewielu osób znalazła się we wszystkich trzech ramach czasowych. Jest rok 1986. Ulrich Nielsen chodzi do liceum. Niedawno zaginął jego młodszy brat Mats. Jego dziewczyną jest Katrina, chłopczyca z tendencjami do przemocy, którą bije matka. W Ulrisiu podkuchuje się młodziutka Hanna, która w akcie zazdrości fałszywie oskarża Ulrisia o gwałt na Katrynie, a potem sugeruje Katrynie i Ulrisiowi, że podkablowała ich Regina Tiedemann, córka Claudii, która jest dyrektorem elektrowni atomowej. Z kolei sama Regina w przyszłości będzie prowadziła hotel borykający się z problemami finansowymi. Ale wróćmy do Ulrisia. Które poza traumą zaginięcia brata i fałszywymi oskarżeniami o gwałt, musi sobie radzić z komisarzem policji Egonem Tiedemannem, czyli dziadkiem Reginy i ojcem Klaudii, który z niewyjaśnionych przyczyn uwziął się na nastolatku i ma go za czyste wcielenie zła. Jest rok 2019. Ulrich Nilsen jest policjantem, ma trójkę dzieci z Katriną i jednocześnie ma romans z Haną, która niedawno pogrzebała męża Michaela Kanwalda który popełnił samobójstwo, zostawiając w żałobie ją, ich nastoletniego syna Jonasa oraz swoją matkę Ines Canwald. Najmłodszy syn Ulricha, Mikkel, ginie w tajemniczych okolicznościach. W tym samym czasie w lasach Winden zostaje odnaleziony martwy, niezidentyfikowany chłopiec. Ulrich jest w coraz większej desperacji. Podczas poszukiwań syna zaczyna dostrzegać przedziwne zależności i powtórzenia w historii miasteczka Winden, Ulrich ku swojemu przerażeniu odkrywa, że odnaleziony niedawno martwy chłopiec to jego zaginiony 33 lata temu brat Mats. Co więcej, zauważa, że z regularnymi zaginięciami dzieci w Winden ma niepokojąco dużo wspólnego stary lokalny dziwak Helge Doppler. Zaczyna go śledzić i tym samym trafia do jaskini, która jest wrotami do podróży w czasie. Jest rok 1953. Dorosły Ulrich trafia do momentu, kiedy się jeszcze nie narodził. Przelotem widzi swoją babkę Agnes Nielsen i swojego ojca Tronte Nielsena, którzy dopiero wprowadzają się do miasteczka. Agnes z synem wynajmują pokój w domu Egonati Demana i jego żony Doris, gdzie Tronte Nielsen poznaje swoją przyszłą kochankę, Klaudię Tideman, czyli córkę Egonati Demana i późniejszą dyrektorkę elektrowni atomowej. Tymczasem Ulrich odwiedza zegarmistrza Tannhausena i wręcza mu jego książkę o podróży w czasie, której ten jeszcze nie napisał. Ulrich wcześniej ukradł tę książkę Helge w 2019 roku. Ulrich, będąc u zegarmistrza, słyszy jak mała Ines Kanwald mówi o wielkiej sensacji w miasteczku, czyli znalezionych w zwłokach dwóch chłopców. Podejrzewając najgorsze, Ulrich opuszcza w pośpiechu młodego Tannhausena, zostawiając u niego m.in. swoją komórkę, dzięki której zegarmistrz ma szansę poznać nieznaną technologię. W tym samym czasie Tannhausena odwiedza o 66 lat starsza Claudia Tiedemann, przypominam, dyrektorka elektrowni, która poleca skonstruować mu tajemniczą maszynę według wskazanego projektu. Do stworzenia maszyny niezbędna okazuje się komórka zostawiona przez Ulricha. Tymczasem Ulrich Nielsen udaje się na komisariat z 1953 roku i z ulką odkrywa, że żaden ze znalezionych martwych chłopców nie jest jego synem Mikelem. Za to z całą pewnością martwymi chłopcami są Erik i Jasin. Obaj zaginęli w 2019 roku. Ulrich jest przekonany, że za wszystkimi zbrodniami stoi Helge Doppler, dlatego postanawia przeciwdziałać, pomimo iż wiąże się to z zabiciem Helge, kiedy ten jest jeszcze dzieckiem. Rozbija mu głowę i ucieka, jednak szybko zostaje złapany przez policję. Jego sprawą zajmuje się młody Egon Tiedemann, który łączy Ulricha Nielsena również z zabójstwem dwóch martwych chłopców. Ten sam Egon Tiedemann, 33 lata później, będzie dręczył nastoletnią wersję Ulricha, ponieważ łudząco przypomina mu zło wcielone, które kiedyś poznał. Tymczasem mały Helge Doppler przeżył atak i jest świadkiem otwarcia się portalu do roku 1986, w którym widzi nastoletnią wersję Jonasa Kanwalda, czyli, przypominam, syna Hany i Michaela Kanwaldów. Widzi go, ponieważ Jonas również nauczył się podróżować w czasie dzięki notatkom zmarłego ojca. I trafił tym samym do roku 1986. Tam odnajduje zagubionego Michela Nilsena, syna Ulrisa. Mikel, po początkowej dezorientacji i zagubieniu, szybko odnajduje się w nowej rzeczywistości, zaprzyjaźnia się z rówieśniczką Haną, a opiekująca się Mikelem pielęgniarka Ines Kanwald chce go zaadoptować. Tym samym Jonas ze zgrozą odkrywa, że Mikel Nilsen, w przyszłości Michael Kanwald, będzie jego ojcem. A więc zabierając Mikela z powrotem do 2019 roku, Jonas doprowadzi do swojego nieistnienia. Mimo wszystko, Jonas postanawia zabrać Mikela z powrotem do domu, ale przeszkadza mu w tym Helge, go porywa i zamyka w swojej piwnicy, która spełnia rolę prowizorycznego wehikułu czasu. Wszystko dlatego, że kiedyś otworzył się tam portal, który zobaczył mały Helgę. Tymczasem dorosła wersja Jonasa dociera do nastoletniej wersji siebie, która jest uwięziona w piwnicy wehikule i informuje ją, że zamierza przerwać te pętle okrutnych, zazębiających się zbrodni. Jonasowi pomóc ma w tym bomba skonstruowana przez zegarmistrza Tanhausena. Dorosły Jonas wysadza podziemny labirynt, który umożliwia podróż w czasie. Jednak w momencie detonacji bomby okazuje się, że to właśnie wielka siła wybuchu jest powodem otwarcia się portalu a koniec staje się początkiem. Kto w serialu Dark jest autorem książki Podróże w czasie i twórcą tajemniczego aparatu, który doprowadza do powstania czarnej dziury, a co za tym idzie powstania tunelu czasoprzestrzennego? Potencjalnie to oczywiście pan Tannhaus, właściciel zakładu zegarmistrzowskiego, z którym wielokrotnie w 1986 roku rozmawia podróżnik w czasie, czyli dorosły Jonas. Odpowiedzi dotyczące genezy powstania obu tych przedmiotów są jednak o wiele bardziej skomplikowane. Ale po kolei. Po raz pierwszy widzowie mają możliwość lepiej zapoznać się z tajemniczym aparatem, kiedy podróżnik w czasie przynosi go do Dunhausa, prosząc, by zegarmistrz naprawił urządzenie. Maszyna jest mocno sfatygowana, nadszarpnięta zębem czasu, a zegarmistrz twierdzi, że nie potrafi jej naprawić. Jednocześnie Dunhaus uświadamia sobie, że podróże w czasie rzeczywiście są możliwe. Zegarmistrz pojmuje, że przyniesiona przez Jonasa maszyna jest dokładnie tą samą, którą sam stworzył i tą samą, którą trzyma w zakładzie na jednej z półek. Gdyby nie istniały podróże w czasie, nie mogłyby w jego gabinecie znajdować się dwie maszyny, które w rzeczywistości są przecież tym samym egzemplarzem. Tego rodzaju podwojonych przedmiotów mamy w Dark więcej. Choćby list dorosłego Mikela tuż przed samobójstwem, czy też właśnie książka Tannhausa. Ale nie multiplikacja przedmiotów jest w tym przypadku najistotniejsza. W 1953 roku do Tannhausa przybywa tajemnicza kobieta, która jest kolejną podróżniczką w czasie. W rzeczywistości jest nią Claudia Tiedemann, była zarządczyni elektrowni atomowej z 1986 roku. Claudia przynosi Tannhausowi plan, na podstawie którego zegarmistrz ma zbudować maszynę, potrafiącą otwierać i zamykać tunele czasoprzestrzenne. Dodatkowo, również w 1953 roku, do zakładu trafia Ulrich Nielsen i zostawia u Tannhausa telefon komórkowy, który będzie artefaktem pozwalającym na uruchomienie całego aparatu. Skoro to Claudia przyniosła plan maszyny, Ulrich dostarczył telefon komórkowy, a ona z drugą maszynę. To w czyim umyśle powstała koncepcja samej maszyny? Nie ulega wątpliwości, że konstruktorem jest Tanhaus, ale możliwe jest, że sama maszyna to produkt zapętlonego czasu. Idea maszyny mogła zrodzić się w cyklu kołowym, nigdy nie pojawiając się w żadnym umyśle, bo przecież bardzo prawdopodobne, że plan, który przyniosła Klaudia, jest planem powstałym na podstawie już zbudowanej maszyny, np. tej multiplikacji, którą do Tanhausa przyniósł Jonas. Czas byłby więc w tym wypadku strukturą boską, najprawdopodobniej jednak nieświadomie rodzącą pewne idee w nieprzerwanym cyklu. Podobnie sprawa ma się z książką. Podróże w czasie Tannhausa przechodzą z rąk do rąk. W tym przypadku nie mamy oczywiście pewności, że wciąż obcujemy z jednym i tym samym egzemplarzem książki, bo jak przyznał sam Tannhaus, wyszło jej 500 egzemplarzy. Nie mamy jednak wątpliwości, że sama podróż artefaktu, jakim jest książka, sporo namieszała w historii Winden. W 1986 roku posiadaczem jednego z egzemplarzy książki jest Helge Doppler. Daje go jednak Klaudi w prezencie z okazji przejęcia przez bohaterkę sterów w elektrowni atomowej. Jednak w 2019 roku Helge nadal trzyma przy sobie kopię podróży w czasie. Być może to inny egzemplarz niż ten, który dał Klaudi, a może ten sam. Odpowiedzi na to pytanie nie znamy. Książkę Helgego w 2019 roku kradnie Ulrich Nielsen, i po tym jak przenosi się do 1953 roku, pokazuje ją Tanhausowi, który jeszcze nie zdążył jej napisać. I znów rodzi się pytanie: czy zainteresowanie za podróżami w czasie wzięło się z czystej pasji? czy też może dlatego, że zobaczył własną książkę jeszcze przed procesem jej tworzenia, co zainspirowało go do zgłębienia tematu. A na dodatek spotkał się w 1953 roku z tak zaskakującymi postaciami jak Claudia i Ulrich, które musiały wpłynąć na jego postrzeganie rzeczywistości. Dark pełne jest takich paradoksów, które zadają pytanie o to, co jest początkiem, a co końcem. Serial kwestionuje również zasadność rozumienia czasu w sposób chronologiczny, bo przecież wszystko jest teraz, jak głosi tytuł jednego z odcinków. Koncepcja czasów Dark. Dumanie nad teorią podróży w czasie, zastosowanej czy to w filmie, czy książce, zazwyczaj kończy się grzęzowiskiem paradoksów, uproszczeń i naciągnięć fabularnych. Siłą Dark jest fakt, iż twórcy dają nam drobne wskazówki, ale niczego nie starają nam się wyjaśnić wprost. Co prawda istnieje w tym świecie książka o podróżowaniu w czasie, ale nigdy nie poznajemy jej treści. Nie dostajemy w twarz żadną wizualizację pokroju zagiętej kartki przebitej długopisem i całe szczęście nie musimy wysłuchiwać żadnego elaboratu o przełomowej teorii działania czasu, która jest tylko efekciarskim naukowym bełkotem. Dark stawia na tajemnicę. Nieprzypadkowo podczas trwania całego serialu mamy mnóstwo nawiązań do alchemii, a przede wszystkim do jej najbardziej znanego tekstu, czyli tablicy szmaragdowej. To właśnie ten tekst jest wytatuowany na plecach Noa, widzi go również Mikel w szpitalu, gdzie jest zawieszony jako obrazek na jednej ze ścian. No i cytat z tablicy szmaragdowej wyryty jest na wejściu do labiryntu, znajdującego się w jaskini Winden. W którymś momencie nastoletni Ulrich Nielsen słucha nawet zespołu o nazwie Tabula Smaragdina. Alchemia jest najbardziej tajemniczą i potężną dziedziną przednaukową, która do tej pory budzi wielkie emocje, a którą zgłębiały tak wybitne umysły jak Isaac Newton, Karl Gustav Jung czy Mircea Eliade. Tym samym serial stara się zasugerować, że tajemnica podróżowania w czasie ma wiele wspólnego z alchemią i jest tak samo mistyczna i nieodgadniona. Nie zmienia to faktu, że twórcy Dark garściami czerpali z istniejących teorii podróżowania w czasie. Zdają się dominować przede wszystkim trzy, które postaram wam się krótko streścić. Most Einsteina Rosena. Mottem Dark jest cytat z Einsteina, więc trudno, aby potencjał teorii względności nie został wykorzystany przez twórców serialu. Most Einsteina Rodzena zakłada, że skoro istnieją czarne dziury, które bezpowrotnie pochłaniają materię, musi istnieć ich przeciwieństwo, tak zwane białe dziury, które tę zagarniętą materię z powrotem wrzucają w inną część kosmosu. Dzięki temu mógłby powstać skrót w czasoprzestrzeni, rodzaj tunelu, którym można by się przedostać w odległe rejony kosmosu. Ta koncepcja jest wykorzystana do uzasadnienia istnienia i działania samego labiryntu, którym poruszają się wszyscy serialowi podróżnicy w czasie. Hipotetycznie, wybuch w elektrowni atomowej, o którym wspomina dorosły Jonas, mógł spowodować powstanie białej dziury, z kolei maszyna, którą skonstruował Tannhaus, według słów Jonasa, miała stworzyć czarną dziurę, której zadaniem było wchłonąć istniejący portal. Tymczasem, wybuch spowodował coś zupełnie odwrotnego. Czyli doprowadził do powstania właściwego tunelu czasoprzestrzennego poprzez połączenie białej i czarnej dziury. Teoria wiecznego powrotu jest to starożytna koncepcja filozoficzna, która była znana zarówno w starożytnym Egipcie, jak i starożytnej Grecji. Teoria zakłada, że świat powtarzał się i będzie się powtarzać wciąż w tej samej postaci nieskończoną ilość razy. Znaczy to dokładnie tyle, że Ty, jako ten konkretny człowiek. Przeżyłeś swoje życie już wiele, wiele razy i będziesz je powtarzać w nieskończoność. Za każdym razem popełnisz te same błędy, podejmiesz takie same decyzje. Niektórzy tłumaczą tą koncepcją uczucie déjà vu, czyli moment, kiedy cząstka naszego ducha ma przebłyski z wcześniejszego wcielenia. Teoria wiecznego powrotu objawia się w upiornym determinizmie, który towarzyszy bohaterom serialu Dark. Im jesteśmy dalej w historii, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że w serialu nie dzieje się nic, co już wcześniej by się nie powtórzyło. Decyzje nastoletniego Jonasa o sprowadzeniu Michaela Nilsena z powrotem do 2019 roku, przekonanie dorosłego Jonasa, że ma warunki ku temu, aby zniszczyć portal czasowy, śledztwo Ulricha, które doprowadza go do 1953 roku, gdzie spotyka Tanhausena i zostawia mu książkę o podróży w czasie i telefon komórkowy, Zazłoszczone małe Helkę zazdrosne o Klaudię Tiedemann, doprowadza do zagubienia się Grecien, pieska Klaudii, którego właścicielka odnajduje żywego i zdrowego dopiero po 33 latach, co każe jej zgłębić lekturę książki o podróżach w czasie, którą podarował jej Helge. Wszystkie te wydarzenia i wiele, wiele innych musiały się już przynajmniej raz wydarzyć. Najlepszym dowodem i symbolem tego determinizmu w świecie Dark jest notatnik, który w swoim posiadaniu ma zarówno Noah i Klaudia Tiedemann. Wiemy, że w notatniku są dokładnie opisane wydarzenia, które chronologicznie dopiero mają nastąpić. Na no ściśle trzyma się notatek, dzięki czemu na przykład udaje mu się porwać w 1986 roku nastoletniego Jonasa, który planuje zabrać swojego przyszłego ojca, Michaela Nilsena z powrotem do roku 2019. No, a wiedział dokładnie, gdzie i kiedy Jonas pojawi się z powrotem w Winden 1986 roku, bo najzwyczajniej w świecie Jonas już raz przeżył to wszystko i podjął dokładnie te same decyzje. Teoria Teraz. Autorem tej koncepcji jest Julian Barber, który wysnuł ją w swojej książce pod tytułem The End of Time. Barber twierdzi, iż istnienia czasu nie da się obiektywnie udowodnić i rozumiemy go jedynie intuicyjnie. Tak jak niegdyś intuicyjnie myśleliśmy, że Ziemia jest płaska. Dlatego możliwe, że również czas nie jest tak ważny dla fizyki i pojmowania świata, jak sądzimy. Według Barbera, to zdarzenia są najbardziej elementarną strukturą wszechświata. Zdarzenie to kluczowe pojęcie w teorii względności Einsteina, i według jego definicji jest to chwila umiejscowiona w konkretnym punkcie. Zdaniem Barbera, wszechświat składa się tylko i wyłącznie z przebogatej konfiguracji tak zdefiniowanych zdarzeń. Naukowiec uważa, że przeszłość i przyszłość oraz poczucie przemijania są jedynie wytworem naszego mózgu. Tak naprawdę zawsze żyjemy w teraz, a nasze życie jest wielkim zbiorem pojedynczych klatek filmowych, które dopiero nasz mózg przetwarza w uporządkowaną całość, dając nam początek i koniec. W wizji Barbera wszechświat jest bezczasowym obiektem, niezmiennym w swojej postaci. Wyobraźcie sobie w tym samym momencie rodzicie się, żyjecie i umieracie, ale że kolejność może być dowolna, więc równie dobrze można powiedzieć, że żyjecie, umieracie i rodzicie się. Aby zobrazować sobie przestrzeń utkaną z teraz, Barber poleca wyobrazić sobie państwo czy miasto, w którym każdy jeden punkcik jest inną trójwymiarową klatką filmową. Ta wizja oznacza, że wszechświat jest tylko przestrzenią, która do funkcjonowania nie potrzebuje czwartego wymiaru, czyli czasu. Ale jeżeli wszystko dzieje się w teraz i tylko nasz mózg układa zdarzenia w uporządkowaną całość, czemu nie mielibyśmy znaleźć sposobu na oszukanie naszej percepcji i nie mielibyśmy zacząć podróżować po konfiguracjach zdarzeń w sposób dowolny? Warto nadmienić, że teoria Barbera jest bardzo podobna do powszechnie znanej teorii wszechświata blokowego. Ta teoria zakłada, że czterowymiarowy wszechświat dla zewnętrznego obserwatora może przybrać wygląd kartonowego pudła, które byłoby zbiorem wszystkich zdarzeń, jakie kiedykolwiek zaistniały i zaistnieją we wszechświecie. Krótko mówiąc, wszechświat w tej wizji jest statyczny i jednoczesny. Wszystkie wydarzenia, przykładowo od powstania Drogi Mlecznej po śmierć Słońca za około 5 miliardów lat, są tak samo dostępne. Czy to idąc za teorią Barbera czy wszechświata blokowego, konkluzja jest w każdym razie taka sama. Jeśli nie mamy do czynienia z czasem absolutnym, tylko bardzo względnym, ograniczającym się wręcz do iluzji zaistniałej w naszej głowie, to czemu nie miałoby się okazać, że jest możliwość, aby tej jednoczesności zdarzeń doświadczyć tak, jak udaje się to Jonasowi, Noa czy Claudii.